Witam Państwa 22 kwietnia 2024 roku. Zakończyła się druga tura wyborów samorządowych, w których frekwencja ledwie przekroczyła 44%. To jeden z najgorszych wyników od 10 lat. Szkoda, że wiele osób nie korzysta z dobrodziejstwa demokracji i obojętnie traktuje ten bardzo ważny akt społeczny. Zapraszam na program Ecovision TV. W kwietniu przypada 81. rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim. W Opolu, pod głazem upamiętniającym miejsce, w którym znajdowała się nowa synagoga, uczczono pamięć bohaterów getta. W kwietniu 1941 roku za murem getta warszawskiego znalazło się około 450 tysięcy Żydów, którzy żyli w nieludzkich warunkach. Od 1943 roku Niemcy systematycznie likwidowali ludność getta. Powstanie w getcie warszawskim wybuchło 19 kwietnia 1943 roku. Żydowscy bojownicy bohatersko stawili czoła Niemcom, chociaż wiedzieli, że zginą. Powstanie miało być stłumione w 3 dni, a trwało miesiąc. W Opolu, podczas krótkiej uroczystości, w miejscu dawnej synagogi, uczczono pamięć zamordowanych Żydów. Studenci Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Opolskiego przy udziale Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu zorganizowali Dni Dawcy Szpiku Kostnego, podczas których można było zarejestrować się w bazie dawców szpiku. Jest to akcja właśnie o nazwie Kultura dla Zdrowia, Dni Dawcy Szpiku w Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu. Jest to taka akcja dwudniowa, gdzie zorganizowana wspólnie z wolontariuszami, tym razem z Uniwersytetu Opolskiego, gdzie można się zapisać do bazy Fundacji DKMS, czyli stać się potencjalnym dawcą szpiku, który uratuje życie osobie chorej na nowotwór krwi. Nowotwory krwi to są choroby bardzo trudne do wyleczenia, ale też bardzo okrutne i demokratyczne, dlatego że osoby w każdym wieku chorują. Chorują dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy. Jedynym lekarstwem dla osoby chorującej na nowotwór krwi jest krew jego bliźniaka genetycznego. Więc bardzo ważne jest to, żeby ta baza była bardzo bogata, żeby dać jak największą szansę znalezienia bliźniaka genetycznego dla osoby chorującej właśnie na ten rodzaj choroby. Tą akcję już organizuję po raz drugi. I chcemy właśnie tutaj przełamać trochę taki mit, że galeria tylko zajmuje się sztuką, ale też chcemy też służyć, robić taką akcję pomocową, która wspiera osoby chorujące na nowotwory, bo w chwili obecnej bardzo dużo osób choruje i z roku na rok tych osób ta liczba wzrasta. Więc ważne jest, żeby w jak największej ilości miejsc takie akcje DKMS-owe się odbywały. W chwili obecnej ona też się odbywa w Centrum Solaris i studenci ogólnie bardzo prężnie działają tutaj i organizują takie akcje i jak najbardziej zależy nam na tym, żeby też osoby młode się zarejestrowały do tej bazy, bo to daje jeszcze większe szanse na wyleczenie osób chorych. Barka na kanale Ulgi w Opolu na stałe wrosła w pejzaż miasta. Niestety, pomimo wielu remontów, jakie przeprowadzili harcerze z 41. Harcerskiej Drużyny Żeglarskiej, obiekt wymaga poważnej naprawy dna. Poniżej linii wiodnej, już w stoczni trzeba wymienić dno, bo jest perforacja. Już ja muszę co drugi dzień pompować wodę, bo teraz jak wejdziemy, to widać, pompuję rano, przyjdę jutro, znowu wypompuję. I statek należy już, żeby popłynął na stocznię. Mam stocznię w Kędzierzynie-Koźlu załatwioną. Możemy robić, możemy remontować. A część nadwodną, gdzie już jest zakonserwowana lakierami takimi dobrymi jak epoksydowa farba i na to pójdzie niebieska poliuretan, to już harcerze sami robią. Ale poniżej linii wodnej proszę i bardzo wszystkich proszę. Pomóżcie, bo to jest wspaniała sprawa. Oprócz tego, że jest zabytkiem, że jest holownikiem, to jest wychowawczą sprawą i ten statek, ta młodzież kocha. Na dzień dzisiejszy kosztorys mam na ponad 2,5 miliona, ale jeżeli postanowimy, że część rzeczy zrobimy sami, bo są takie rzeczy, które już stocznia nie musi robić, prawda, bo my zrobimy, bo nie mamy tyle pieniędzy, to 1,5 miliona na pewno jest nam potrzebne, żeby wejść na stocznię
i zacząć robić, bo tam jest naprawdę, są tony tej stali do wymiany. Całe dno trzeba wymienić, bo lepiej nie stanąć, bo mi noga wpadnie. W dniach od 14 do 24 kwietnia w Dobrodzieniu trwa impreza o nazwie Fashion Revolution. Jej celem jest zwrócenie uwagi na to, jak przemysł modowy wpływa na środowisko. Idea dzisiejszego spotkania bierze się z tego, że w Dobrodzieniu mamy pierwszy tydzień Fashion Revolution i w ramach tego tygodnia mamy szereg różnych warsztatów, filmów i w tym pokazy mody odnośnie fast fashion i tego, jak przemysł modowy, odzieżowy wpływa na środowisko, na pracę ludzi na świecie i po prostu tego, czym jest dla nas ubiór, ciuchy. To jest właśnie wszystko wokół tego, żeby w przemyśle modowym nie było wyzysku ludzi, głównie w krajach trzeciego świata, o tym, że jest nadprodukcja ubrań i codziennie tir ciuchów jest wyrzucany gdzieś na świecie i też o tym, że moda to coś, czym się powinno bawić, cieszyć i może wyrażać wszystko tak naprawdę. Jest to też wyraz artystyczny. Przemysł modowy opiera się głównie na pracy ludzi, na przykład w Bangladeszu jest wyzysk ludzi, ludzie pracują za głodowe stawki, bo łamane są wszelakie normy, jakiekolwiek humanitarne również, ludzie pracują w fatalnych warunkach, pracują też dzieci. Przemysł na przykład produkcji bawełny rolniczy też stosuje ciężkie chemikalia, które mają wpływ później na ludność danego kraju przez to, że do środowiska, do wody wpływa dużo chemii i jest to bardzo niezdrowe, nie ma żadnych norm i ograniczeń prawnych w krajach właśnie, gdzie gospodarka opiera się na wyzysku ludzi. Z okazji 41. Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków w Muzeum Wsi Opolskiej odbyła się konferencja prasowa poświęcona ofercie muzealnej na sezon 2024. Trzy dni temu tak naprawdę rozpoczęliśmy kolejny 53. sezon udostępniania Muzeum Wsi Opolskiej w Oporu dla zwiedzających. O znaczeniu Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków w naszej normalnej, codziennej pracy, to co my czynimy przez cały okrągły rok, to jest niczym innym, tylko związane jest właśnie z ochroną dziedzictwa kulturowego. Nie tylko tego materialnego, ale również o niematerialnym dziedzictwie kulturowym naszego regionu. Chcielibyśmy dzisiaj ogłosić 29. edycję konkursu fotograficznego Zabytkowa Architektura Wsi Opolskiej. Na pracę uczestników czekamy do 31 sierpnia tego roku. Prace powinny przedstawiać zabytki oraz obiekty architektury wiejskiej z terenu Opolszczyzny, wyłączając w to obiekty, które znajdują się w naszym muzeum. Wszystkie informacje oraz regulamin konkursu możecie Państwo znaleźć na naszej stronie internetowej. Opolscy kryminalni zatrzymali grupę przestępców z województwa śląskiego, którzy od dłuższego czasu kradli zabawki. Od początku marca do policjantów z Opola napływały zgłoszenia dotyczące kradzieży w sklepach z artykułami dla najmłodszych. Ze sklepów miały ginąć głównie klocki Lego, hulajnogi oraz inne markowe zabawki. Poszkodowani swoje straty wycenili na ponad 15 tysięcy złotych. Kryminalni zajmujący się tymi sprawami odkryli, że trop za podejrzewanymi prowadzi do województwa śląskiego. Przy realizacji tej sprawy policjanci z Opola współpracowali z funkcjonariuszami z Zabrza. 10 kwietnia w wyniku pracy operacyjnej policjanci z Opola zatrzymali 4 osoby. To mieszkańcy województwa śląskiego, dwie kobiety w wieku 26 i 27 lat oraz dwóch mężczyzn w wieku 30 i 32 lat. Przy zatrzymanych funkcjonariusze zabezpieczyli przedmioty pochodzące najprawdopodobniej z przestępstwa o wartości 5 tysięcy złotych. Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie podejrzanym kobietom i mężczyźnie po 3 zarzuty kradzieży oraz przedstawienie 32-latkowi dodatkowego zarzutu związanego z kierowaniem samochodem pomimo sądowego zakazu. Zatrzymanym za popełnione przestępstwa grozi teraz do 5 lat więzienia. W dzisiejszych informacjach to już wszystko. Zapraszam Państwa na dalszą część programu, a w nim m.in. komentarz polityczny, rozmowa przy oknie, kalendarium oraz aforyzm na dobranoc. Życzę miłego wieczoru.
Witam Państwa. Dziś o pani profesor Jadwidze Staniszkis. Odeszła ta znana socjolog i publicystka polityczna. Pani profesor Staniszkis urodziła się w Warszawie 26 kwietnia 1942 roku. Studiowała na Uniwersytecie Warszawskim. Tu potem podjęła pracę w Instytucie Socjologii. Przez lata komentowała polską rzeczywistość polityczną. Jej dziadek, Witold Teofil Staniszkis, był posłem II RP w ławach Narodowej Demokracji, a za pomoc w ratowaniu żydowskich dzieci zginął w Auschwitz. Jej ojciec, Witold Wincenty Staniszkis, był z kolei członkiem ONR-u, a później jego faszyzującego odłamu Falangi. Jego żonie, adwokatce, zdarzało się pisać antysemickie teksty. Sposobem Jadwigi na odcięcie się od przeszłości rodziców był studencki bunt przeciw endeckości. W jednym z wywiadów przyznała, że wydarzenia marca 1968 roku były ważnym momentem dla jej tożsamości. W wolnej Polsce w 1992 roku otrzymała tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych. Była także pracownikiem Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Zasiadała w Komitecie Socjologii PAN. Wykładała także na Uniwersytecie Harvarda, Uniwersytecie Michigan, w Chinach, Japonii i na Tajwanie. Po 2000 roku sympatyzowała z PiS. Przed wyborami prezydenckimi w 2010 roku stwierdziła publicznie, że Jarosław Kaczyński jest według niej najlepszym kandydatem na stanowisko głowy państwa. Powiedziała o nim, cytuję, jest bardzo dobry, jest człowiekiem, który ma wolę i inteligencję, ma bardzo skomplikowaną stronę uczuciową i dlatego wszyscy mężczyźni, którzy z nim pracują, boją się go, a wszystkie kobiety, które go znają, chcą z nim się opiekować. Po objęciu przez PiS władzy w wyborach 2015 roku stwierdziła, że jest rozczarowana polityką Jarosława Kaczyńskiego i rządu Beaty Szydło. Rozczarowałam się. Gdy PiS był słabszy politycznie, wydawał się być sprawniejszą partią, mówiła. Poza tym wydawało mi się, że priorytetem dla niego będzie konieczność wyrwania się z tego rozwoju zależnego oraz wzmocnienie kraju przez walkę z korupcją, poprawę instytucji państwowych, odejście od upartyjniania kraju. Tego oczekiwałam, liczyłam, że takie wnioski PiS wyciągnął po pierwszym okresie swoich rządów w latach 2005-2007. Ale widzę, że się pomyliłam. Z tamtego okresu pozostała koncepcja wroga i bardziej systematyczny skok na państwo z uznawaniem prawa jako przeszkody. To wyznanie pani profesor dowodzi wielkiego rozczarowania ideowością zarówno PiS-u, jak i samego Jarosława Kaczyńskiego. Zawsze z dużym zainteresowaniem słuchałem jej komentarzy, które choć czasem dla mnie brzmiały dość kontrowersyjnie, to jednak sama logika wywodu była najwyższej próby. No cóż, od pewnego czasu ze względów obiektywnych nie było nam dane słuchać jej komentarzy, a to wielka szkoda i żal. Będziemy o pani pamiętać, pani profesor. Dziękuję za uwagę. Na 107 miast prezydenckich w 60 wczoraj przeprowadzono dodatkową, drugą turę wyborów samorządowych. Być może jeszcze dziś wieczorem w niektórych miejscach jest ogromna nerwówka. Jeszcze ta wyborcza temperatura sięga zenitu, ale nie w Opolu. W Opolu dwa tygodnie temu, 7 kwietnia, mieszkańcy stolicy polskiej piosenki po raz trzeci zarządzanie miastem powierzyli Arkadiuszowi Wiśniewskiemu. Witam, panie prezydencie. Dzień dobry. I to zdaje się z 75% poparciem w tej szerokości geograficznej, to się rzadko zdarza. Bardzo rzadko, tym bardziej radość, duma, bo po 9 latach ponad rządów miastem można się spodziewać tego, że mieszkańcy mogą chcieć jakiejś zmiany, mogą być rozczarowani, a poza tym chcą może spróbować czegoś innego. Tymczasem nie. Mhm. 75% rzeczywiście to ogromne poparcie. Znacznie wyższe niż się spodziewałem i wyższe też niż 5 lat temu miałem. Gratulujemy. A czy analizował pan sytuację? Dlaczego pan wygrał? Zapytam wprost. Bo jestem najlepszy. No, wie pan. Ja wiem, żartuję oczywiście. W sporcie tak, to oczywiście. Jest takie powiedzenie, że tak gramy, jak przeciwnik pozwala. To więc prawda. Skoro konkurentów nie było, bo nie było takich znaczących nazwisk na arenie samorządowej, więc łatwiej było wygrać.
żyjemy w wolnym kraju i każdy mógł startować, więc jeżeli ktoś się czuł na siłach, przystąpić do wyborów nie było, a jeżeli się nie czuł na siłach, czyli się po prostu bał, to do wyborów nie przystąpił, więc myślę, że to też efekt mojej siły, tego co się przez lata udało w Opolu wypracować, zniechęciło część osób do tej rywalizacji. Natomiast oczywiście też jestem człowiekiem skromnym, to nie jest tak, że ja teraz epatuję dumą i uważam, że nie ma nikogo innego, kto by mi nie zagroził i że w ogóle tylko ja taki wspaniały jestem. Nie, po prostu cieszę się sukcesem, zaskakująco dużym dla mnie. Natomiast jeszcze raz podkreślę, pracowaliśmy przez 9 lat całym zespołem, nie tylko ja, na to, żeby mieszkańcy czuli się dumni z Opola, czuli, że to jest sympatyczne miasto, że fajnie tu się im mieszka. I myślę, że to też zaważyło na tym, że te wyniki były takie jednostronne. No, ale jeśli po wyborach dziękował pan i Platformie, i Lewicy, i Trzeciej Drodze, to znaczy, że przed wyborami był jakiś układ. Arek, nie będziemy ci przeszkadzać, ale jak wygrasz, to pamiętaj, że my cię poparliśmy. Słowo układ to jest właśnie tak źle kojarzące się słowo. Natomiast rzeczywiście ja w ostatnich miesiącach, a nawet dłużej, bo myślę, że państwo jesteście takimi żywymi obserwatorami życia politycznego, byłem również aktywny politycznie. Jasno i w bardzo taki często bez jednostronny sposób mówiłem o tym, że to, co się działo w ostatnich latach w Polsce, nie powinno mieć miejsca, że rządy prawicy były rządami, które jednak wiązały się z wieloma dolegliwościami, bo nie da się nie zauważyć, że takich dobrych rzeczy jak 500+, ale mimo wszystko były to rządy, które przynosiły wiele kłopotu Polsce, groziły wyprowadzeniem Polski z Unii Europejskiej i w związku z tą moją postawą polityczną myślę, że też te partie doceniły, że po prostu po co mają się spierać z kimś, kto ostatnio im w wyborach pozwalał, pomagał wygrywać, prawda? Przecież ja i przed 15 października byłem bardzo aktywny politycznie i mówiłem, kogo warto wspierać, na kogo głosować, jaki styl zarządzania Polską, jakie wartości należy popierać, jakie ja sam wyznaję. Więc myślę, że to się bez żadnego układu po prostu pozbierało do całości. Ale sam prezydent niczego nie zrobi, prawda, nie zwojuje, jeśli nie będzie miał zaplecza, jeśli nie będzie miał w Radzie Miasta odpowiednią ilość szabli. Z tego, co wyliczyłem, to zdaje się, będzie pan miał 11 radnych, tak jest, o 2 mniej niż w poprzedniej kadencji, 10 radnych będzie miała Platforma Obywatelska, no i 4 PiS. To z kim zawiąże pan koalicję, pytam, choć wiem. Tak, oczywiście rozmowy z PiS-em nie wchodzą w grę, na pewno, bo przeczyłbym sam sobie. To po pierwsze, PiS w ostatnich latach odmówił finansowania budowy mostu w Opolu, odmówił też rozbudowy obwodnicy, takich głównych rzeczy, które wymieniam. Natomiast rzeczywiście my żeśmy wygrali wybory jako komitet lokalny do Rady Miasta, z tego też jestem dumny, bo jest to wynik lepszy niż 5 lat temu, ale głosy tak się rozłożyły, że nie przypadło nam już te 13 głosów, które decydowały o samodzielnej władzy w mieście czy w Radzie Miasta, ale musimy się porozumieć z resztą radnych, tak żeby znaleźć tych do 13. No myślę, że i my, i Platforma jesteśmy zdecydowani na tą współpracę. No mam nadzieję, że nikt z nas nie podejmie współpracy z PiS-em, że przez te najbliższe lata, wiedząc również, jaka jest koalicja rządowa, będziemy zgodnie współpracować na rzecz miasta. Ja jestem na to bardzo serdecznie, bardzo czyli otwarty. Czyli 21 głosów ma pan pewnych. Oby. A jeśli idzie o swoich zastępców w tej podzięce, tym, tak, którzy poparli pana, kto będzie wiceprezydentem? No, chciałbym, żeby zostali ci, którzy są. Takich oczekiwań co do zmiany tych osób nie było. Myślę, że jako zespół zarządzający miastem sprawdziliśmy się w działaniu. To zresztą było moje hasło wyborcze. 5 lat temu teraz było skuteczny w działaniu. Chciałbym liczyć na tych ludzi, natomiast oczywiście zdaję sobie sprawę, że po 9 latach też warto się rozglądnąć i zobaczyć, czy są jakieś zmiany, korekty potrzebne. Ja jestem cały czas osobą, która działa operacyjnie, czyli działa w taki sposób, żeby szukać możliwie jak najlepszych efektów dla mieszkańców tego, co robię, więc czasami się to wiąże z kompromisami. Powinienem teraz zadać pytanie 100 obietnic na 100 dni, ale ponieważ wiem, że z tymi obietnicami różnie bywa, choć w pańskim przypadku to byłoby uzasadnione, bo przecież pan kontynuuje swoje rządy, więc pan wie, co w trawie piszczy. Bo jeśli idzie o rząd, to oni nie wiedzieli bardzo, z czym mają do czynienia. Ale zadam inne pytanie. Jeśli pan pozwoli, to teraz przerwiemy naszą rozmowę. Dobrze. Natomiast wrócimy do niej jutro o godzinie 18. I trochę inaczej sformułuję pytanie. Jak zamierza prezydent Wiśniewski wykorzystać swoją trzecią kadencję? A zatem do jutra, do 18.
Fotograficzne kalendarium Jurka Stemplewskiego. Czuj, czuj, czuwaj! Rozpoczynamy wakacje Malta 1970. Oto bramę obozu harcerskiego przekracza delegacja gości. Pierwsza z prawej, druhna Maria Markuszewska. Baczność! Na prawo, patrz! Słychać donośny głos komendanta harcerskiego zgrupowania żeglarskiego nad jeziorem Turawskim. Kompania honorowa gotowa do powitania. Werblista wystukuje tuż. Spocznij! Druhna Markuszewska objaśnia zagranicznej delegacji ideę wypoczynku na wodzie, połączonym z relaksem i pracą na rzecz środowiska leśnego. Na kuchennym zapleczu praca w re. Drużyna druhny Kamili ma dyżur przy obieraniu ziemniaków. Nie kryjcie tak tych ziemniaków, oszczędniej obierajcie, instruuje druhna Maria. A to z kolei moment bratania się obozowiczów z członkami delegacji z egzotycznego kraju. Brawo, brawo! Pora pokazać gościom jezioro i zajęcia wodniaków, nie tylko na wodzie, ale także pod wodą. Zaraz zniknę, uwaga! Zdaje się mówić druh Staś z butlą na plecach. Gdy młodzież popisuje się umiejętnościami na wodzie i pod wodą, kierownictwo obozu ucięło sobie pogawędkę na tematy wychowania młodego pokolenia w duchu socjalistycznej jedności. Ten gość w odświętnym garniturze to dobrze znany Opolanin, gospodarz miasta Karol Musioł. Twórca opolskiego festiwalu polskiej piosenki interesował się piosenką harcerską w obozowym życiu. Z Turawy przenosimy się do centrum Opola, Plac Wolności i próbka harcerskiego koncertu. Poznają Państwo? Ten pan z prawej strony w okularach słonecznych to Jerzy Pawłowski, szermierz, a ten gość w ciemnej marynarce to sekretarz opolskiego oddziału PTTK. Oto grupa działaczy Związku Młodzieży Wiejskiej zajęta rozmową na ważne tematy z Janem Szeferem, szefem zarządu wojewódzkiego. To ten przystojniak z prawej strony. Później uczestnicy Malta 70 spotkali się w sali opolskiego ratusza. Na stołach poczęstunek. Nie była to harcerska grochówka, a woda mineralna i ciasteczka. Jeszcze kilka wzniosłych słów do harcerskiej młodzieży i tak Malta 70 w Turawie przeszła do historii. A papa Musioł, zamyślony, patrząc na młodzież, pewnie myślał, jak będzie wyglądało Opole w XXI wieku, kiedy to oni będą rządzić miastem. Gdybym miał tyle zarostu, co wzrostu, to goryla bym przypominał po prostu.